Światowa czołówka na naszych kanapach. Przyjechali prawie prosto ze Stuttgartu z igrzysk kulinarnych, które jak to igrzyska odbywają się raz na 4 lata, więc sprawa jest niecodzienna. I jak w igrzyskach są medale za osiągnięcia? No to teraz uwaga. Łukasz Szewczyk, tu w środku, brązowy medal za carving, srebrny medal za live carving i złoty medal za obrazy z cukru, srebrny medal za rzeźbione sery. Czyli wziął wszystko, co było. Piotr Wasik, znowu brązowy medal za carving i srebrny medal za live carving. Dzień dobry. Daniel Bewko, brązowy medal za carving. Panowie, po pierwsze szacun, wyrazy uznania, ale wyjaśnijmy dobrze carving, czyli wycinanie w owocach i warzywach, tak? Tak, zgadza się. A na czym polega konkurencja konkursowa na mistrzostwach? Czy macie czas, zadanie określone? Czy to jest tak, że pokazuje się rysunek i mówi się mistrzom kuchni z całego świata, a teraz to zróbcie? Nie, to właśnie zależy od tego, co organizatorzy wymyślą w danym momencie. W przypadku tej olimpiady można by podzielić konkurencję na 2 grupy. Jedna to praca gotowa, którą przygotowujemy wcześniej, wystawiamy w ciągu 2 godzin i jest ona do oceny, więc możemy na nią poświęcić tyle czasu, ile nam się żywnie podoba. I druga konkurencja, gdzie trzeba rzeźbić na żywo. I tam mieliśmy założone, że mamy 5 produktów, czyli 3 godziny. Live carving. Tak, to jest ta konkurencja. Wiemy, że mistrzami w rzeźbieniu i dekorowaniu potraw w ten sposób są specjaliści z Azji, którzy tak zaczęli. Skąd panowie nauczyli się tej sztuki i od kogo? Ja zobaczyłem kiedyś zdjęcie jakiejś pracy rzeźbionej w czasopiśmie branżowym i postanowiłem, że poświęcę całe życie, a tego się nauczę. Tak mi się to spodobało. No i zacząłem szukać w internecie. No wtedy jeszcze ten internet tak nie wyglądał jak teraz, ale znalazłem narzędzia za granicą, ściągnąłem je. Pojawiły się w międzyczasie tak zwanym podręczniki już na polskim rynku i dzięki tym wszystkim zbiegom okoliczności udało się rozpocząć tę przygodę. To teraz, Piotrze, można we wszystkim rzeźbić. W każdym owocu i w każdym warzywie oraz serze, z czego co nas zaskoczyło, zaraz o tym powiemy. Tak? Możemy we wszystkim rzeźbić? Tak. Myślę, że nie ma produktu, w którym byśmy nie wyrzeźbili pewnej rzeczy. Zarówno sery, tak jak wspominaliśmy, taki popularne w carvingu warzywa i owoce, ale też zdarzają się rzeźby w mydle. Technika jest podobna. Tylko tego nie jedzmy. A ile wy musicie trenować godzin dziennie, żeby być w światowej czołówce? No, to jest ciężko powiedzieć. To jest tak, początek drogi był taki, że faktycznie tych treningów było sporo. W moim przypadku, czy myślę Łukasza podobnie, kiedy pokazywaliśmy carving innym, organizowaliśmy różnego typu pokazy, kursy, to wtedy bardzo dużo ćwiczyliśmy. No i przygotowanie do konkursów, to zawsze trzeba było usiąść i pracę przynajmniej jeden raz zrobić, jeden raz przećwiczyć. Więc myślę, że wypadało po 2-3 godziny dziennie. Natomiast na dzień dzisiejszy, po 15 latach, bo tak długo się zajmujemy, to się zdarza raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, kiedy człowiek usiądzie i dla przyjemności wyrzeźbi coś, bądź trzeba poćwiczyć po prostu przed zawodami. Ale panowie, te arbuzy na przykład, jak długo trwa wykonanie takiego arbuza? No, przed chwilą był tutaj w kulisach robiony. 40 minut, godzinka. A który z panów go zrobił? Ten na przykład. Ten środkowy mój akurat, to moje dzieło. Bardzo ładne. Teraz wytłumaczę, co to jest z tym serem, bo zawsze wydawało nam się, że to tylko owoce i warzywa tworzą te piękne dekoracje. Wiemy, że ser jest dobrym tworzywem też do robienia różnych rzeczy, ale przedtem wydawało nam się, że nigdy się w serze nie rzeźbiło. Czy to jest nowum na rynku kulinarnym? W Polsce jako pierwszy wykonałem pracę z sera konkursową. Więc faktycznie jest to pewna nowość. Był już konkurs, jeden konkurs kulinarny rzeźbienia właśnie w serach w Polsce kilka lat temu. I faktycznie to już na pewnym etapie karwerzy doszli do wniosku, że ser ma troszeczkę podobną strukturę do miękkich mydeł, troszeczkę zbliżoną i że uda się wykorzystać te same techniki cięcia w tym materiale. Panowie, co tu dużo gadać? Idziemy. Do roboty. Do roboty. Tak. Te warzywa, które tutaj mają owoce, musieliście zawieźć tam na ten konkurs, swoje własne, czy organizatorzy dają? A nie, swoje własne. Jedziesz z arbuzem i z melonem. Ojej, tak. Rozumiem. Całe mnóstwo. No dobrze, Piotr. Zapraszamy do stołu. Może Dorotka z tamtej strony. Ja dostałam pora. Tak, mamy por. Pokażcie panowie jakąś sztuczkę taką dla amatorów. Tak, wiadomo. Jak to parafrazując jednego z wielkich, por jak jest, każdy widzi, prawda? Pięknie powiedziane. Więc musimy zdjąć wierzchnią warstwę, gdyż jest sucha i wiotka, a my nie lubimy suchych i wiotki. Nie lubimy suchych i wiotkich. Tak jest. Jak to już zdejmiemy. Jak bardzo go rozbieramy? Tylko pierwszą warstwę. Tylko jedną. Dobra. Dobra. I teraz tak, jakbyśmy sobie
Jakbyśmy pokazywali sobie symbol telefonu. Tak. Tyle musimy mniej więcej odmierzyć długości. Dobra. I odcinam ten kawałek pora. Jest. Dobra. Liście, pierwszy sukces. Liście zielone odkładamy na boczek. To nam będzie potrzebne. Tak. I teraz co dalej? Korzonki należy przyciąć tak, żeby zgrubienie pod nimi jeszcze utrzymywało... Nie, tak dużo? Nie. Żeby utrzymywało nam wszystkie warstwy. Tak, troszeczkę tylko. Tu musi zostać taka cienka. Tak. Teraz... Włosy mu obiorę. Tak. Dobrze. Doczyszczamy. O, tak. A ja teraz panom kamerzystom z tym powiem. Tak, to wszyscy wariują. Nie, przepraszam, zapomniałem. I teraz, moi drodzy. Od strony korzenia nacinamy por na pół do połowy wysokości. Uwaga na ręce, nie przetnijcie się. Kurczę, te noże są strasznie ostre. Już skaleczyłam. Delikatnie. Do połowy długości. Dobra, nie trzeba. Dobra. Już. I teraz na cztery. Na krzyż. Tak jest. Dobra. Do połowy. Tak jest. Ała. Krwawie. Serio? O! Nie! Krew, Dżakulo! Teksańska masakra piłomechaniczna. No nie, dzień dobry, TV. Przepraszam cię, porku. I każdą z ćwiartek jeszcze dzielimy. Jeszcze dzielimy na 8 części. W miarę równych. Będzie dobrze. Krwisty por, film produkcji amerykańskiej. No nie jest takie, bo on się rozpada teraz. Trzymaj go troszkę. Już. I co dalej? O, dobra. Nie bardzo pięknie. Ale teraz mamy. Jeszcze tu, dobra. Jeszcze czekamy pana Piotra. Uwaga na rękę tylko. Uwaga. Achtung. Dobrze, dobra, pięknie. Graba. I teraz naszym magicznym palcem grzebalcem. Nie. Tak, wsuwamy. Ale tym palcem. Yes. Tak, naciskamy. Tak. Jak to? Tak. No do przodu, mocno. Nie ściskamy pora, tylko wypychamy jego O, ale sztuczka. I mamy gotową dekorację. Widziałeś? Już, którą możemy sobie ułożyć na paterkę. Ja mojego jeszcze mogę krwią podezynfekować. Proszę bardzo. Tak. Jesteś krwisty por. Nie, no panowie, chłopaki. Zamarliśmy. Niebawałe, to się da zrobić. Jak to się mówi klasycznie, tadam. Olimpijczycy, brawo, świetna robota, szacunek, ręce dziękujemy. Całe, Dorota dziękuję, krwawi, pięknie. Jakoś przetrwamy, dzwonimy po pogotowie. Co tu się działo? Porek. W twoje ręce ten przepiękny dziękuję, kwiatek wzajemnie. Masz polskiej ziemi. Zrobimy braterstwo krwi. Aż. Dziękuję ci, dziękuję. Bardzo dziękujemy panom, gratulujemy dziękujemy, wam pięknie. Sukcesu. Świetna robota. Cudownie, że można też tak dekorować potrawy i są takie miejsca, gdzie się tak robi. Ale tam są zdolniejsi ludzie. Wracamy za chwilę. La, la, la.